Hej, kochani, witajcie. Tu Aleksandra z horoskopem dla raków na rok 2021. Teraz tak się zapatrzyłam na swoją własną podstawkę, jakbym była na wystawie. A tak czuję, że jakaś wystawa odniesie sukces. Wystawa takich dzieł malutkich, takie widzę, takie miniatureczki, takie dzieła miniaturowe jakby. No to może dla artystów jakaś podpowiedź. Jakieś zorganizowanie wystawy, coś takiego. Wystawa będzie, odniesie jakiś po prostu sukces, tak to czuję. Natomiast odczuwam taką energię wokół tej wystawy, kochani. Nie wiem, jak to powiedzieć. Przemocy. Przemocy, jakby jakaś sztuka, piękno po prostu. Piękno było tworzone w warunkach jakiejś przemocy. Takiej desperacji, jakby. Czuję taką energię. Takiego zdesperowanego artysty albo wykładowcy. Jakąś taką energię. Teraz usłyszałam, tak jakbyśmy się mieli bawić ostatni raz, ale to, słuchajcie, to są metafory. Nie bierzcie tego jeden na jeden. Proszę was, nie bierzcie tego jeden na jeden. Myślę, że tu może chodzić o osiągnięcie jakiegoś punktu docelowego w waszym życiu. Bo teraz zobaczyłam takie jakieś kufry podróżne, walizki kogoś, kto się przemieszcza. Zawsze jak widzę walizki, przemieszczanie się, to jest takie zmierzanie ku czemuś ważnemu w życiu. Osiąganie właśnie jakiegoś, nie wiem, miejsca, destynacji, człowieka docelowego, czegoś bardzo istotnego. Zobaczymy. Wyzwanie roku 2021 dla was, raki. Wyzwanie roku dla was, raczki. 2021. Wyzwanie roku. Otóż i ona. Ono. Szóstka łuków, czyli szóstka tych mieczy, tak? Szóstka mieczy. Przemieszczanie się. To jest podróż pokazana. Po świecie wewnętrznym i zewnętrznym. A zawsze ta energia mówi o większej samoświadomości. Ten Indianin tutaj jest w świecie nowoczesności. To jest połączenie tradycji i nowoczesności. On tu wsiada na tę łódź. Mamy taką pokazaną podniebną podróż, która ma go... Widać zmianę miejsca, słuchajcie. To jest przeprowadzka, to jest zmiana miejsca. To nie tak od razu, że tak będzie. To jest wyzwanie. Z jakiegoś powodu łatwe to nie będzie. To przemieszczenie się. Podróż bądź właśnie takie... To jest takie duchowe kanu, nie? Ten taki duchowy kajak. Będziecie w tym roku na pewno zasięgać porady w sprawach jakiejś sprawiedliwości, prawa. Tu mamy porady prawne. O tyle to może być tutaj dla was takim wyzwaniem, bo cel wyższy, jaki będzie temu przyświecał, to osiągnięcie kompromisu między wami i jakąś stroną drugą. Gdyby problem was nie dotyczył, bo nie musi, macie tu samokształcenie pokazane. Tu człowiek rzeczywiście podróżuje po to, żeby douczyć się, dokształcić, rozszerzyć swoją percepcję, tak? Tak w tej magicznej podróży do innych wymiarów. Tu mamy taką osobę, która poszukuje swojego miejsca w życiu. I to jest wyzwanie. Trudne to będzie. Trudne to będzie, dlatego że wy, kochani, w tym roku jesteście podróżnikami, wędrowcami. I to nie znaczy, że wyruszycie gdzieś na drugi kontynent. Nie, to jest taka podróż też na swoim wąskim wycinku rzeczywistości, żeby zdobyć to, czego się chce, najzwyczajniej. Zdobyć to, czego się chce. To będzie wyzwanie. Wyzwaniem dla was będzie odwaga, po prostu. Czy starczy wam odwagi na to, żeby podjąć te nowe poszukiwania? Teraz jakieś syreny zaczęły mi tu wyć, no trudno. To jest sygnał, bo wszystko jest znakiem. W ogóle mam się dzień jakiś taki dziwny. Przy bliźniętach mi się przerwała transmisja, a przy was, raczki, syrena się włączyła. Cóż tu wyje? Poszukiwanie, podążanie nowymi tropami, tak? Czyli
w tym wyzwaniu ja tutaj po prostu widzę, że macie taką próbę przygotowania się do jakiejś życiowej podróży. To będzie zależne od Twojej woli. W związku z tym, niezależnie od tego, czy to jest wędrówka w głąb siebie, czy wyjazd fizyczny, czy właśnie do innej miejscowości, czy przeprowadzka, to tu trzeba mieć dystans do problemów, tak? Żeby znaleźć wyjście z sytuacji. I ja myślę, że właśnie takim dużym wyzwaniem dla Was będzie najzwyczajniej w świecie, no, przestało być znalezienie wyjścia z sytuacji, z jakichś trudności. Ten współczesny świat cywilizacji, on tu się kłóci z tym, z duchowymi przewodnikami. To znaczy, że to dla Was też może być uosobieniem problemu, czyli będziecie tacy rozdarci pomiędzy biernością i cierpliwością, a koniecznością walki o siebie w tym roku. To wyraźnie tutaj widać. To jest wyzwanie, natomiast jak Wy na to wyzwanie odpowiecie? I czy się w tym podróż wewnętrzną bądź zewnętrzną udacie, czy się przeprowadzicie, czy zmienicie miejsce zamieszkania, czy się zdobędziecie na odwagę, żeby przeszkolić się do nowego zawodu, bo tu często jest nowy zawód, przeszkolenie do nowego zawodu, zmiana miejsca, po to, żeby właśnie odejść od tych takich starych, utartych ścieżek, zwyczajów, postępowania. Zobaczymy, jak odpowiecie na to wyzwanie, bo wyzwanie to jest jedna rzecz, natomiast odpowiedź, może nie do końca dość dojrzale, ale odważnie, bo temu akurat pazikowi nie można zarzucić braku odwagi, czyli jest odwaga, a właściwie najważniejsza jest w tym, w energii wyzwania właśnie odwaga. I widzę, że tej odwagi Wam nie zabraknie, więc przynajmniej połowa sukcesu, jeśli nie całe, tak? Dlatego, że tutaj macie taką konfrontację z intelektem. To jest mistrz umysłu, wprawdzie jeszcze młody, mówię, no to jest jeszcze taka energia niedojrzała. Nie do końca wszystko jest dobrze zaplanowane. Sporo tu błędów się popełnia, ale pomimo tych błędów, jednak ten pazik, on jest chętny do nauki. Tu jest chęć do przeszkolenia bądź nowego zawodu. Zdecydowanie chęć do zmiany miejsca. Mamy tu ucznia, mamy tu umysł bardzo młody, mamy posłańca, który przynosi dobre nowiny. To jest ktoś, komu można zaufać. W związku z tym jest to energia bardzo taka fajna, odważna i tu rzeczywiście można te zmiany przeprowadzać. Także jesteście na dobrej drodze. Ja myślę, że raki tutaj dokonają jakichś takich zmian w swoim życiu polegających na przemieszczeniu się do innego miejsca. Ja myślę, że tak czuję mocno pod koniec roku 2021. Będziecie już w takiej energii zupełnie takiego trochę krzywego zwierciadła, takiego wyjścia z sytuacji, do których byliście bardzo przyzwyczajeni. Sami siebie zadziwicie, mam wrażenie. Sami siebie zadziwicie, że byliście do czegoś w gruncie rzeczy tak wielkiego i niewielkiego zdolni, bo to jest mniej więcej tak, jak kiedyś zostało powiedziane, że niewielki jeden krok poczyniony został, a był to krok milowy w dziejach historii. Coś takiego, tak? Można to odnieść właśnie do takiego porównania. No tak czuję, że to nie będzie coś szczególnie spektakularnego i wielkiego, niemniej jednak, bo to widać w tym paziku, to jest jakiś niewielki, mały krok. Ale z Waszego punktu widzenia to będzie, wiecie co, jak przemierzenie po prostu przestrzeni od bieguna do bieguna, nie? Coś takiego. Dobrze, patrzymy teraz już szczegółowo rozkład na kolejne domy, czyli po kolei dom barana, czyli Ty, maska, którą nosisz, jak się pokazujesz światu. Odwrócona ósemka buław, która sugeruje o takim
politycy zero tolerancji, ja bym powiedziała. Tak się światu będziesz pokazywać, jako osoba zamknięta w sobie, dość milcząca, dość powściągliwa, mało tolerancyjna dla błędów i uchybień. Sporo tu jest takiej energii zawieszającej. Będziesz się tak zawieszać w swoich działaniach. Wszędzie tam, gdzie przeczujesz, wyczujesz intuicyjnie bądź zobaczysz, bo to ci się objawi, jakaś bierność ludzka, jakaś zazdrość, kłótliwość bądź coś, co taka energia zwodząca, która na przykład, wiesz, to są ludzie, którzy wiele obiecują, a nic nie robią. To ty będziesz takim energią mówić weto. Tu nie ma zgody. Tu jest polityka zero tolerancji, czyli też polityka blokowania różnych zdarzeń, emocji w sobie, bądź ludzi, którzy zwyczajnie są niezaangażowani w twoje sprawy, są zbyt zazdrośni, bądź zbyt kłótliwi. Izolujesz się. Izolujesz się właśnie od takich zdarzeń i od takich ludzi. Też możesz być postrzegalny, postrzegana jako osoba bierna, natomiast tej odpowiedzi na wyzwanie roku, ty jesteś w paziku, czyli w tym takim młodym uczniu, przed którym jeszcze jest długa droga, niemniej jednak inicjatywę już zaczynasz wykazywać, więc mogą cię tak trochę widzieć w połowie drogi, że taki jesteś trochę bierny, wycofany, niemniej jednak swoje będziesz robić to, co trzeba, tak? Zobaczymy tutaj dom drugi, czyli dom byka, dom wartości. A zatem, jak będą wyglądały twoje finanse, twoja sytuacja finansowa w roku 2021 i jakie wartości będziesz tutaj sobie cenić? O, siódemka mieczy. Tu mamy pokazaną taką rzecz. To jest energia tak naprawdę kradzieży. Ja myślę, że po prostu to jest takie bardziej odczucie, bo tu mamy w mieczach mental, czyli to jest takie poczucie okradania cię przez kogoś, jakby ktoś ci coś zabrał, tak? Jakby ktoś coś ci zabrał. Możesz mieć takie poczucie właśnie wcześniej w tej twojej reakcji zmianę swojego miejsca w życiu pokazała się energia pazika. Tak jakby tobie jeszcze brakowało jakichś tych zasobów wystarczających, żeby te zmiany, które chcesz przeprowadzić, były możliwe. Może ci zabraknąć pieniędzy, bo tu mamy takie przenoszenie, wynoszenie, wykradanie, przenoszenie z konta na konto. Wiesz, to jest takie przenoszenie pieniędzy z miejsca na miejsce. Na przykład wybieranie pieniędzy z banku i przenoszenie ich do czegokolwiek, skarpetki, skarbonki, dywersyfikacja portfela aktywów, przenosisz z jednego miejsca w drugie. Tu sporo jest takiej energii podstępu i kradzieży. Tak jakby twoje plany finansowe w tym roku też były w jakiś sposób zawieszone, dlatego że tu masz taką sytuację i poczucie okradania cię przez kogoś. Więc ja muszę doprecyzować, bo tu jest też taka sprytna, chytra strategia zarabiania pieniędzy, więc może chodzić tylko o to, że ty będziesz chytry i przebiegły i wiesz, i świetnie tutaj jakiś plan obmyślisz i ubiegniesz przeciwnika. Niemniej jednak w zestawieniu tu z jakąś kłótnią o pieniądze, jakieś kłótnie o pieniądze tutaj też mi się pokazują. Ten system wartości jest jakiś fałszywy. To widać, tu mamy fałsz u podłoża systemu wartości. Mamy jakąś niesolidność, kłamstwa i zdrady. W związku z tym bądź puste słowa, nie? Obiecanki, cacanki. Więc zobaczymy, czym jest ta energia w domu byka, w domu wartości dla raka. Coraz ciekawiej się robi, bo tutaj mamy lwa i mamy energię, może jakiś lew tutaj wykradać ci fundusze, nadwyrężać, albo ty jemu, bo to w obie strony może płynąć ta energia. Gdyby nie o to chodziło, to mamy tutaj przede wszystkim kopiowanie jakichś pomysłów i przenoszenie tego na grunt własnej działalności. Pieniądze, jakie są tutaj do uzyskania, to jest rzeczywiście przenoszenie, to jest reinwestycja, to jest w ogóle zmiana, przenoszenie, reorganizacja firmy, widzę w ogóle reorganizację systemu i funduszy finansowych. Chodzi o to, żeby tu zyskać to słońce, czyli zyskać sukces, bo tak naprawdę jest to karta sukcesu, która mówi o tym, że jest on możliwy tylko i wyłącznie wtedy,
kiedy coś przeorganizujecie. To jest zmiana planów finansowych, czyli faktycznie albo trzeba będzie zmienić zawód, albo te środki przenieść z jednego obszaru na drugi, albo faktycznie zmienić system podatkowy, ominąć go, oszukać. To znaczy przenieść na przykład swoją działalność do innego kraju. Często, kochani, to jest przeniesienie swojej działalności gospodarczej do innego kraju. Rada jest też taka dla przedsiębiorców, żeby zarejestrować firmę w innym kraju. Weź sprawę w swoje ręce, nikt tego za ciebie nie zrobi, jest powiedziane. Dla wszystkich innych w kwestiach finansów jest podobnie, żeby działać sprytnie, żeby próbować tutaj inwestować na różnych obszarach, te pieniądze ulokować w różnych miejscach, żeby wszystkiego nie stawiać na jednego konia, tak? Na jedną kartę. Kolejna rzecz, jaką tutaj widzę, bo tu często jest też taka nieszablonowa metoda działania, to może być na przykład dobra energia dla artystów. Mamy tutaj takie projekty artystyczne, które są pokazane też bardzo dobrze. Z tego mogą być dosyć duże pieniądze. Mamy tutaj sukces artystyczny pod warunkiem, że to będzie coś niszowego i coś takiego bardzo, bardzo oryginalnego i ekscentrycznego, bo tu mamy wodnika, czyli ekscentryczność tego projektu. I to też lepiej by się sprzedawało za granicą niż tu w Polsce, więc trzeba rozważyć, tak? Też gdzie i z kim te interesy się tutaj prowadzi. Dobrze, kolejna rzecz dla raków, to mamy tutaj dom trzeci, dom bliźniąt, czyli komunikacja, krewni, zobaczmy. Odwrócony pazik mieczy pokazuje się w takim uporze. Konflikty tutaj widzę na horyzoncie, raki mają z najbliższymi krewnymi. Mamy taką niewdzięczność pokazaną, taką niedyskrecję, energię dość złośliwą, takie przepychanki słowne i nie tylko. Mam wrażenie, że po prostu w tym ta komunikacja będzie szwankowała, to znaczy i z rodzeństwem, czy w ogóle z osobami bliskimi. Dlatego, że tu ktoś nie potrafi trzymać języka za zębami. Tutaj uważajcie, komu powierzacie swoje tajemnice. Dlatego, że tu nie mamy energii, która jest energią taką, która by tutaj trzymała język za zębami. To jest taki głuchy telefon pokazany. Powiecie, za 3 dni efekt kuli śniegowej uzyskacie, tak? Zrobi się z wróbla jastrząb, z czegoś mało znaczącego, coś bardzo groźnego. Mamy tu sporo niedyskrecji. Jeżeli chodzi właśnie też o takich bliskich przyjaciół, to co dajecie światu wzajemnie, wy im, oni tobie, jest to bardzo jakieś takie niekreatywne i trzeba tu zwrócić uwagę na tej pozycji, kto tu jest bardziej uparty, ty czy oni. Konflikty z własnymi dziećmi, tu widzę, też masz raku. Mogą być konflikty z dziećmi albo z osobami dużo młodszymi od ciebie, którzy też tu wcinają się w te aspekty takie zawodowo-finansowe, gdzie ty coś dobrego tym osobom dałeś, mogłeś być na przykład przedsiębiorcą zatrudniającym te osoby, zaufałeś, pomogłeś, dałeś wsparcie, tutaj know-how, pieniądze, różne rzeczy, a oni w jakiś sposób cię tutaj może niekoniecznie oszukują, chociaż ten aspekt oszustwa też tu jest widoczny, ale na pewno nie są wdzięczni za to, co dla nich zrobiłeś. To w tym roku się ujawni. Zobaczmy dom kolejny, czyli dom czwarty. Konkretnie ty, twoja rodzina, matka, dom. To skąd pochodzisz, korzenie, życie prywatne, poczucie przynależności. Ewentualnie problem związany z nieruchomościami, o ile się objawi. Czwarty dom raka, czyli twój dom tak naprawdę. Kłótnie w rodzinie. Wszyscy ze wszystkimi tutaj się biją. Ale co ciekawe, to jest taka rodzina, która przypomina firmę. Tu wszyscy znają swoje zadania, wiedzą, co mają robić. Niby jest to zaangażowanie w realizację wspólnego celu. Natomiast tu trzeba walczyć o wszystko. Tu się każdy z każdym kłóci. Jest wymiana poglądów,
I w ogóle jest to takie środowisko konkurencyjne, jakby rodzina stanowiła konkurencję. I to znaczy, że mamy tu konflikt, bo ta karta jest sytuacją konfliktową. Czyli w rodzinie macie sporo konfliktów. Konfliktów. Pytanie o co? Mogą dotyczyć te konflikty nieruchomości, ale nie tylko, więc doprecyzuję. O co będzie się toczył konflikt w rodzinie? Może być o nieruchomość, jak najbardziej. Ale też, bo tu mamy też właśnie struktury, przepisy, czyli mamy jakieś takie prawne uregulowanie różnych kwestii rodzinnych. Ale ta osoba jest tutaj jakoś, ma takie poczucie związanych rąk, jakby niewiele mogła zrobić, tak? To tak wygląda, jakby była gdzieś obwarowana jakimiś ograniczeniami. I tu dla Was ta rodzina może stanowić takie właśnie ograniczenie. Tu się może toczyć walka o różne rzeczy, coś znaczącego na dużą skalę, bo tu wszystko to, co jest dla Was dosyć istotne, bo tu mamy walkę o coś wielkiego. Duża suma pieniędzy, na przykład. O to się może toczyć walka. Może się toczyć walka stricte rzeczywiście o jakiś budynek, nieruchomość. Tu mamy taką walkę w ogóle o ochronę swojej rodziny. Będzie walka o to, żeby rodzinę swoją ochronić przed, kochani, przepisami, jakimiś utrudnieniami ze strony urzędów, które będą chciały Wam jakoś życie utrudnić, bo będziecie się czuć wyizolowani, ograniczeni lub w jakiejś takiej pułapce, właśnie w tej sytuacji związanych rąk. I ta sytuacja związanych rąk to może być właśnie albo związana konkretnie z budynkiem, z miejscem, w którym się mieszka, albo sytuacja związanych rąk może mieć związek z arogancją prawników, ludzi z tak zwanej góry, którzy są wyżej od Was, czyli zatrudnieni w instytucjach rządowych, pełniący ważną funkcję. Tacy, którzy mają wpływ na Wasze życie codzienne i oni tutaj będą Wam jakby mieszać w tym obszarze dom, rodzina, tak? Tu należy się spodziewać dużych utrudnień, naprawdę dużych utrudnień. Uważajcie tutaj na ten swój stan bezpieczeństwa, na to, co posiadacie w bankach, bo ten temat tutaj widać, że trzeba się przyjrzeć. Kolejna rzecz, jaka tutaj jest pokazana, to jest też taka podpowiedź, jeżeli macie interes rodzinny, to macie radę, żeby inwestować więcej, żeby stworzyć jakieś nowe granice dla tych inwestycji, lepiej organizować, lepiej planować. I być może faktycznie gdzieś część tych działań przenieść na inny obszar albo za granicę, tak? Kolejna rzecz, dom piąty, czyli dom przyjemności, romanse, dzieci, kreacja. Dom piąty, dom lwa, poproszę. Tu jest sukces. Czyli to wygląda tak. Akurat na dzieci to nie. Dzieci mi się tu wcześniej pokazywały w jakimś skonfliktowaniu. Jesteście z dziećmi. To nie jest konflikt, który nie da się rozwiązać, bo tu widać jest sukces. Konflikt jest do rozwiązania. Tryb warunkowy taki, pod warunkiem, że będziecie bardziej odpowiedzialni i zawrzecie pokój z własnymi dziećmi. A druga opcja jest taka, że tu mamy taki szczęśliwy powrót tego sukcesu i kreacji do Waszego życia. To znaczy, jakiś punkt zwrotny może dotyczyć na przykład działań zawodowych. Jeszcze tutaj zawód to sprawdzę w domu szóstym, w domu panny. Natomiast póki co to widać tutaj taką fajną kreację, która związana jest z Waszą silną osobowością, bo tu mamy naprawdę widoczność. Tu jesteście widoczni, tu możecie kreować. Jeżeli jesteście artystami, stajecie się osobami popularnymi. Tu są kreacje artystyczne pokazane. Dom kreatywności w domu piątym. Tutaj mamy kreacje też artystyczne.
Czyli dla artystów, no to konkretnie co to może być? Osoba widoczna, popularna, znana, sławna, tak? Tu wcielanie się w role filmowe, wypuszczanie różnych dzieł typu publikacje, płyty, różne rzeczy. W zależności od tego, czym się tam zajmujecie. Ale to, co jest tutaj ważne, to to, że tu mamy naprawdę napływ takich dobrych wiadomości. Tu jest jakby taki szczęśliwy powrót do pracy, wiecie? Szczęśliwy powrót do pracy, szczęśliwy powrót do tych kreacji. Jeszcze tutaj doprecyzuję tę energię, co w kategoriach romansu, bo tu też jest możliwy powrót kogoś z daleka bądź z przeszłości. Często ta osoba powraca, ale tu mamy osobę snoba. To jest ktoś, kto powraca, ale skupia właśnie wzrok na sobie. On lubi być podziwiany. I dopóki go podziwiasz, dopóty jest dobrze. To jest taka trochę osobowość snobistyczno-narcystyczna. Więc o ile wy sami tacy nie jesteście, to macie tu możliwość powrotu tak zwanej weny twórczej tego rodzaju, bądź kogoś takiego właśnie z przeszłości, tak? Zobaczymy, co w tych sprawach sercowych tutaj dla was los przewiduje. Rozstaj dróg, podwójność. Może i jakiś będzie chciał powrócić do was, czy jakaś, ale generalnie tu mamy rozstaj dróg i podwójność w sprawach sercowych, czyli te sprawy sercowe tutaj nie wyglądają najlepiej. Podwójność życia zawsze polega na tym, że albo się ma osobę jakąś jeszcze dodatkową, czyli mamy po prostu partnera stałego plus kochankę, kochanka, tak, tutaj. Ewentualnie jest taka energetyka, no po prostu my nie wiemy, co mamy zrobić. Wy nie wiecie, co macie zrobić. Może faktycznie ktoś powróci z przeszłości, będzie chciał z wami zawrzeć tak zwany pokój, ale wy będziecie już mieć na oku kogoś innego. No i tu będzie problem, kogo wybrać. I sporo tutaj z tego powodu może być bólu po prostu. Dlatego, że to nigdy nie jest przyjemna energia. Tu mamy konieczność wyboru na tym rozstaju i trzeba będzie ruszyć tutaj w coś nowego. Powiem wam tak, kochani, to jest takie życie na walizkach. Ten człowiek, który do was w sprawach sercowych przychodzi, nie jest osobą stałą w uczuciach. Używa pustych słów. On do końca nie jest zdecydowany. No chyba, że wy sami tacy będziecie. Mamy sporo takiej nieszczerości. Jedna ze stron ma, albo ma romans. Ciągle są jakieś wątpliwości. Związek, który ewentualnie możecie wejść, jest pełen niepewności i wątpliwości. Tu ciągle będzie takie zatyrowanie tej energii inną relacją. Ja myślę, że rok 2021 będzie dobrym czasem, żeby pójść własnymi ścieżkami. Nie wiem, czy to zrobicie, ale ten temat będzie bardzo, bardzo widoczny, bo zobaczycie, w jakim kierunku zmierza wasze życie. Że to podwójne życie bądź jakaś nieuczciwość niestety spowoduje, że trzeba będzie rozważyć inne opcje. Albo generalnie w ogóle jesteście na takim rozstaju dróg, gdzie widzicie, że trzeba poszukać nowej możliwości, nowej ścieżki, bo to, co jest teraz, nie służy wam. Macie tu zapowiedź takiego rozpadu bądź rozłąki w tych sprawach serca. Więc energia taka dla miłości, no, dla raków nie bardzo. Patrzmy dalej. Dom szósty, dom panny, czyli praca, codzienność, zawód i zdrowie. Tu ładnie, tu może być przeszkolenie do nowego zawodu, jest nauka, jest uczeń, student, wytrwałość i osiąga się sukces dzięki pracy. Malutko, bo dopiero jeden pieniążek, ale z tego może coś fajnego być. Jest powrót też kreacji artystycznych, więc powiedziałabym, że zdecydowanie dużo lepsza aura dla pracy i zawodu. Widać. I jeszcze dodatkowo można tutaj podjąć naukę. Coś nowego, zacząć się czegoś nowego uczyć. Doprecyzuję jeszcze tutaj kwestię zdrowia, rzucimy więcej światła. Nadal tutaj ta praca i ta codzienność wygląda ładnie, to mi się tutaj potwierdza, że wiele się w tym roku możecie nauczyć nowych rzeczy,
Także warto zmieniać zawód, warto zmieniać miejsce pracy, warto rzeczywiście ruszyć gdzieś w drogę i wykazać się większą aktywnością. Tym bardziej, że to, co stare, będzie jakieś blokujące, bo widać już na samym początku, że dużo blokad spowoduje, że Was pchnie w kierunku nowości, bo zwyczajnie nie będziecie mieć wyjścia. Ja nie widzę tu takich działań, które są Waszą inicjatywą. Wy bardziej będziecie przymuszani do inicjatywy. Na szczęście macie tu przewodnictwo. Pokazuje się ten nowy GPS-ik w pracy. Jeżeli chodziłoby o zdrowie, to powiem Wam, że jest powrót do zdrowia, jest nadzieja, jest uzdrawianie. Tu nie widzę chorób, tu widzę raczej coś takiego, co pokazuje mi energię uzdrowieńczą, powrót do zdrowia. Czyli jeżeli na coś chorowaliście, nawet ciężko, rokowania są dobre, pokazuje się jakaś nowa opcja leczenia i dodatkowo macie tutaj, bo ta tableteczka jakaś nowa się pokazuje, która Was uzdrawia. Pokazuje się tutaj powrót do zdrowia. Ważne będzie pokonywanie takich ograniczeń poprzez słuchania innych ludzi, wiecie? Znalezienia sobie dobrych doradców. Używania też swojego serca, to znaczy takiej znalezienia w sobie spokoju i nadziei. Bo nadzieja tu będzie niezwykle istotna. Nowy zawód, do którego moglibyście się na przykład przeszkolić, to mogą być wszystkie takie zawody związane z przewodnictwem i z doradztwem również. Tutaj mamy branżę informatyczną, mamy architekta infrastruktury, mamy technika sieci telekomunikacyjnej, mamy programistów, mamy różne rzeczy tak naprawdę. Mogą być też działania artystyczne, ale wtedy to jest takie powolne realizowanie swoich celów. Tu zawsze trzeba się liczyć z dobrym planem. Jak jest dobry plan, jest nadzieja, nie? Tu powoli i tu powoli. Tu wszystko rozwija się powoli, powoli, bardzo, bardzo powoli. Dobra. Kolejna rzecz, dom siódmy, czyli dom partnerstwa, dom wagi. Co w partnerstwie? To są relacje osobiste i biznesowe. No, królowa mieczy odcina, tu w sprawach sercowych też mieliśmy podwójność i wybór własnej ścieżki. Oczywiście nie muszę mówić, że tam, gdzie jest dobrze, było dobrze, to chodzi tylko o większą Waszą asertywność i będziecie granice swoje mocniej, silniej zaznaczać, pokazywać rodzinie, trochę tak rozstawiać po kątach. Natomiast co tutaj widzę, kochani? Widzę osobę rozwodzącą się bądź wdowę. To jest wdowa bądź rozwódka. Dla mężczyzn raków z taką kobietą będziecie mieć do czynienia. Wdowa albo rozwódka w Waszym życiu. Druga opcja jest taka, że w ogóle tutaj jest kwestia niezależnie od płci rozpatrzenia, rozejścia się i rozwodu, dlatego że ta królowa odcina. W pracy podobnie. Tu w obliczu jakichś blokad będzie takie rozważanie innej opcji, albo innego partnera, albo innego stylu życia, albo innej pracy. Mamy tutaj energię odcinającą, oczyszczającą. No chyba, że jesteście tutaj osobą pracującą na stanowisku prawnika, lekarza, bądź jakiegoś takiego specjalisty o dużej wiedzy, bądź wykładowcą akademickim, to tutaj jest taka energia, która mówi mi o konflikcie i blokadzie pomiędzy autorytetem, który stoi jeszcze ponad Wami, gdzieś wyżej, tak? Jeszcze doprecyzuję tę energię odrębnie na małżeństwa. Małżeństwo. No i zamykanie i otwieranie nowych drzwi, na zamykanie starych i na... bądź w ogóle partnerstwo, bo to nie musi być małżeństwo. Partnerstwo, związki stałe, o to chodzi. Mogą być też nieformalne. I relacje biznesowe. W biznesie sporo inspiracji. Tu mamy odcięcia, ale po to, żeby
znaleźć nowe inspiracje, coś ciekawszego. Tu mamy właśnie więcej takich działań o zabarwieniu artystycznym, takie kreacje, które są, które rozszerzają pole działania, bo one tutaj pokazują taką, takie osiąganie celu poprzez zmierzanie za swoim jakimś marzeniem, tak? Marzeniem. Mamy pokazane wahania finansowe, w związku z tym ja myślę, że będziecie przymuszeni do takich, do większej widoczności. Ta widoczność tu będzie, tu mamy też działania w artystycznej, kreatywnej dziedzinie, albo w marketingu, albo w reklamie. Takie dodatkowe tutaj rzeczy związane z wizualizacją, wyobraźnią i kreatywnością. W ogóle ta wyobraźnia i kreatywność jest na bardzo wysokim poziomie, więc mówię, jeżeli tworzycie rzeczy nowe, oryginalne, bądź jesteście artystami, macie w biznesie bardzo dobrą aurę, mimo zmiennej sytuacji finansowej, tu powinno się udać, bo jest i słońce, i jest ten księżyc, który mówi o przyciąganiu uwagi i przyciąganiu pieniędzy. Chociaż wahania są. Natomiast gorzej tu w tych kwestiach miłosnych. U raka mi się po raz kolejny lew tu pokazuje, ale być nie musi. Po prostu jest taka energia u raków związana z zamykaniem starych drzwi i otwieraniem nowych w partnerstwie, nie? I to drzwi o wiele, wiele, no powiedziałabym, przyjemniejszych, jakichś takich lepszych. Dlatego, że tutaj zwykle trzeba się skoncentrować na wyjaśnieniu jakimś. Tu mamy wyjaśnienia, ujawnienia i odkrycia. Ten klucz otwiera tajemnice. Mogą być sprawy sądowe, kochani. Będziecie dużo odkrywać i ujawniać kłamstw, oszustw, kradzieży. Niejedno słowo, które było zobowiązaniem, okaże się słowem zupełnie pustym i nic nieznaczącym, bo tu naprawdę niejedna rzecz wychodzi na jaw. I zresztą w tym układzie to i na niwie zawodowej, i na niwie osobistej. I ta królowa odcina. W związku z tym mamy takie dynamiczne działania, które mówią o tym, że najprawdopodobniej dojdzie do zamykania jakichś drzwi w partnerstwie. Podkreślam, tam gdzie się dzieje źle, to już wy wiecie, jaką macie sytuację, bo jeżeli jest super, no to powiedziałabym, że macie albo możliwość zdobycia dodatkowej gotówki, jeżeli jesteście w dobrym małżeństwie, albo po prostu związek jest na tyle fundamentalny, że po prostu macie taką szczerą wymianę emocji i tyle, nie? W każdej innej kwestii jest zamykanie drzwi i różne brudy wypłyną, bo tu widać wypływanie brudów, rzeczy, które się pod dywan zamiatało. No dobra. Dom ósmy, czyli Skorpion, obszar, który będzie podlegał transformacji i jednocześnie fundusze łączone. Brak umiarkowania, czy jakiś taki chaos w tym zakresie. Trudność w podjęciu decyzji, jak zorganizować właśnie to rozdzielenie, bądź jak zapanować nad tym brakiem równowagi w funduszach łączonych, bo mamy tu brak równowagi. W związku z tym ten teren jest tutaj też pod transformację, bo zawsze dom ósmy Skorpiona mówi o konieczności przetransformowania. Zajęcia się chwilą obecną, tu już przeszłość i przyszłość to właściwie nie ma większego znaczenia, bo mamy tutaj taki chaos w pieniądzach, w domu, właściwie wszędzie tu widzę, że trzeba będzie nad tym chaosem zapanować. A żeby nad tym chaosem zapanować, trzeba bardziej skupić się na tu i teraz. I to będzie takie, myślę, bardzo, bardzo, bardzo istotne. Jak na tym tu i teraz zapanować, tak, żeby nie przeskakiwać za bardzo w tę przeszłość, bo było, minęło i nie wróci, to jest trochę tak, a przyszłość też jest niejasna i nieoczywista. Bardzo niejasna i nieoczywista jest przyszłość.
W związku z tym trzeba będzie doraźnie podejmować jakieś takie decyzje na gorąco. Zobaczmy, co tutaj na gorąco trzeba będzie robić i jaki obszar głównie będzie musiał być przetransformowany w tym roku. No jakiś ostatni rozdział księgi będzie musiał się zapisać. Zresztą to jest przeznaczeniowe, zwłaszcza w partnerstwie. W partnerstwie mamy kobietę, która się rozwodzi, mamy zamykanie drzwi i zamykanie księgi. Piszecie ostatni rozdział po to, żeby się mógł otworzyć następny. Tu mamy ten obszar podtransformacji, który dotyczy zgłębiania, badania, sądowania przyczyn i skutków i zamykania tego raz na zawsze, żeby można było nową drogę się udać, tak? Mamy też tu naukę dodatkowo pokazaną, czyli pieniądze związane z zarabianiem pieniędzy. Co ja mówię? Zawód jakiś związany z zarabianiem pieniędzy ma być tutaj mocno powiązany z nauką. Trzeba się będzie więcej douczyć, tu widać. Dobra aura dla nauki, obszar dla przetransformowania, też mamy naukę. Czyli jeżeli są tu jakieś raki, które mają ochotę na rozposzerzanie swojej wiedzy, edukacji, inteligencji i chcą tutaj dokonać jakichś nowych odkryć, to jest konieczność spojrzenia głębiej, czyli do uczenia się. I energia jest dobra, bo mamy tu osobę intelektualnie bardzo taką bystrą, tak? Natomiast są tutaj też, jeśli chodzi o kwestie finansowe, przestroga, czerwona lampka się zapala w tym roku, żeby naprawdę szczegółowo przyglądać się swoim inwestycjom, tym bardziej, że tu macie złodziejstwo, tu macie chaos i tu macie zatajone klauzule, opłaty. Przejrzyj dokumenty, sprawdź, czy nie ma żadnych rozbieżności, bo urzędy Cię będą kontrolować. Widzę kontrolę, albo skarbówka, albo jakieś tam sanepidy, albo nie wiadomo kto przyjdzie po to, żeby się głębiej przyjrzeć, przeanalizować to, co ukrywacie, tak? Czy nie ma żadnych rozbieżności? Powiem Wam, na co natomiast jest szansa. Szansa w tym roku jest dla tych wszystkich dzieciaków uczących się, albo dla Was, jeżeli się uczycie, na stypendia naukowe i na pieniądze dodatkowe z tego tytułu. Dobrze, kolejny dom, czyli dom 9, dom strzelca, dalekie podróże, właśnie edukacja, nauka wyższa. Dalekie podróże raczej nie, to są takie podróże do miejsc z przeszłości. Tu mamy też gotowość do wybaczenia. Wiara właśnie w ten powrót tu może być taki silny, taka silna, że może się odnowić jakiś związek przyjacielski z kimś z daleka. Jest tęsknota za rodziną, za dzieciństwem, za bliskimi osobami. Wspomnienia z dzieciństwa, tak? Takie rzeczy tutaj widać. Po Waszej stronie też być może gotowość do wybaczenia. Ale już Wam powiedziałam, jak z tym wybaczeniem to wygląda. Ktoś tu Was będzie odcinał, a z drugiej strony tutaj raki mają taką sytuację, że nawet jak będzie powrót, to mamy tu pewną taką podwójność i nieuczciwość. Cały czas to dobra aura dla nauki, bo tu mamy naukę, tu mamy naukę i tutaj pojawiają się nam się często szkoły, gdzie też się zaczyna praktycznie od zera. Tu rzeczywiście zawód można zmieniać, można robić dużo nowych rzeczy, których do tej pory w ogóle jeszcze nie robiliście. Zielone światło chyba najbardziej właśnie dla nauki i edukacji. Tu macie najwięcej takich walorów. Natomiast we wszystkich innych kwestiach, no to tu różnie. Artyści tu mają też dosyć taką dobrą aurę. Tu też jest sporo fajnej takiej energii w tym domu 9. Tu też możecie nauczać. Po raz kolejny jest ten aspekt nauki, czyli nauczać rzemiosła filmowego, aktorskiego, wokalnego, czegokolwiek, tak? Można tutaj uczyć. Tu często jest logopeda pokazany. Ktoś, kto śpiewa, uczy śpiewania, uczy grania, wystawiania sztuk, pisarstwa uczy i tak dalej, i tak dalej. Dużo takich właśnie tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o kwestie prawne, to powiedziałabym, że tutaj może być, mogą być kwestie spotkania w sądzie dotyczące dzieci waszych,
bądź w ogóle dzieci, bo mamy tutaj kwestię dzieci, czyli na przykład alimentów, nie? Na dzieci. Zobaczymy. Gdybyście mieli do czynienia akurat właśnie z takim problemem, jaki będzie wynik dla Was spraw sądowych, tych kwestii bądź uregulowań prawnych? Jaki będzie dla Was wynik? Mamy obfitość finansową, więc alimenty na dzieci powinny być wysokie. Takie, w każdym razie mamy tutaj takie zabezpieczenie finansowe, które zadowala, które wystarcza. Jest w porządku, tak? A jeżeli Wam by przyszło płacić, no to słono byście musieli za to zapłacić. Jak te ryby tutaj, akurat słodkowodne, ale tu się słono płaci. Bo tutaj mamy sporą ilość pieniędzy do wypłacenia, bądź do zabezpieczenia i ochrony, tak? Na to się przekazuje dużą ilość pieniędzy. Natomiast jeżeli spodziewacie się jakiegoś odszkodowania w kwestiach prawnych, jest tu zadowolenie, bo mamy obfitość. Dobrze, kolejny dom, dom 10, dom koziorożca, dom ojca, restrykcji, ograniczeń, wizerunku publicznego. Z ojcem tu mogą być problemy. Brak ruchu, choroba ojca się pokazuje, bądź pokazuje się też energia tyranizującego męża w tym domu, bądź partnera dla kobiet raków. Mamy męża tyrana, który tutaj nie jest osobą, z którą trudno go nazwać partnerem, tak bym powiedziała. Mieszają się sprawy zawodowe ze sprawami osobistymi, mamy korupcję, mamy ostrzeżenie przed długami, przed dziwnymi jakimiś pieniędzmi, nie do końca uczciwie zarobionymi, wiele tajemnic, które mąż przed żoną ukrywa, również finansowych. Ostrzeżeniem też przed jakimś brakiem ruchu w tej dziedzinie, tak jakby nie można było tego problemu rozwiązać w roku 2021. I właściwie jedynym sposobem w tego typu bardzo ciężkich, zakłamanych relacjach jest rozwód. To widać wyraźnie w tej królowej mieczy. Wszędzie indziej, jeśli problem Was nie dotyczy, to mamy taką właśnie energię bardzo materialistyczną, tyranizującą i leniwą. Więc teraz tak, ten dom 10 mówi też o naszym stanie państwa, muszę Wam powiedzieć. Jak tutaj urzędy do nas podchodzą, jakie tutaj mamy ograniczenia, co jest pod kontrolą, z czym się musimy zmierzyć, bo to energia Saturna. Więc powiedziałabym, no, że łatwo nie będzie rakom, ponieważ tutaj tak zwane społeczeństwo nie wykazuje ruchu. To jest takie społeczeństwo konsumpcyjne, które dużo je i się nie rusza. Więc tak metaforycznie rzecz ujmując, mamy tutaj takie w ogóle energie bardzo na Was pozamykane, jeżeli chodziłoby o przepływ pieniądza. Zwłaszcza jeżeli prowadzicie jakiś biznes, bo tutaj mamy karierę zawodową, więc patrząc na tę kombinację, to ja widzę po prostu... Wy też specjalnie nie cieszycie się dobrą opinią w pracy. Może dlatego trzeba będzie tę pracę zmienić. Spróbować coś pozmieniać, bo mamy tutaj naprawdę taki bezruch zawodowy. W tym, co jest obecnie. Bo w tych nowych projektach jest więcej weny, więcej pieniędzy i więcej powietrza. Natomiast w tym, co jest do tej pory, widzę takie zatrzymanie, brak autorytetu. I firma traci na wizerunku. Tu jest kiepski wizerunek firmowy. Mówię tej firmy, którą macie w tej chwili, tak? Bo jeżeli wprowadzicie zmiany, to być może się to zmieni, bo tu jest opcja na lepsze. Dobra, patrzymy dalej, czyli dom 11. Zatem dom wodnika. Przyjaciele, grupy społeczne, nawiązywanie kontaktów, moc manifestacji marzeń i życzeń. No tu właśnie gorzej. Na tych przyjaciół to tak za bardzo bym nie liczyła. Okaże się, że bez wzajemności. Sporo w ogóle takiej miłości bez wzajemności tu widzę. I w tym partnerstwie, i tu w tych sprawach sercowych.
dużo snobizmu na zasadzie patrz na mnie i podziwiaj, podwójność życia. No i ten Askieri w odwrocie, który też mi tu podkreśla taką rzecz niedowartościowującą was. Gdzieś tak jesteście spychani, macie coraz niższe poczucie własnej wartości w tych takich relacjach czysto ludzkich, prywatnych. Z tym nawiązywaniem kontaktów też jest o tyle problem, że po prostu potrzebne wam do nawiązywania kontaktów będzie większa kreacja i tutaj się nie da tego przeskoczyć. Tu wiele rzeczy się kończy. Asie kielichów w odwrocie. Wiele rzeczy się kończy. Z tą mocą manifestacji to właśnie tak nie do końca też. Zobaczymy. Ja w ogóle widzę tutaj takie poczucie zdrady, wiecie, że ludzie was zdradzili. Te osoby, którym ufacie. Będziecie się czuć tacy zdradzeni przez nich. Zdradzeni. Jak się tutaj, jaką będziecie mieć moc manifestacji swoich marzeń? Bardziej mi się to na twórców znowu pokazuje, że jakoś twórcom tutaj, artystom będzie łatwiej mimo wszystko. Wszystkim innym trudniej, dlatego że tu mamy, jest ta moc manifestacji. To nie jest tak, że nie ma jakichś rozwijających się efektów pracy, tyle tylko, że trzeba liczyć na siebie. Ja bym powiedziała, że wszystko, co wypracujesz, to własnymi rękoma bądź zdolnościami. Tu się jakoś inne osoby nie garną do pomocy specjalnie. Jest takie poczucie osamotnienia. I przyjemne warunki w życiu czy w pracy stwarzasz sobie sam, sama. Zdecydowanie. Natomiast pomoc może przyjść z zupełnie niespodziewanego źródła. Powiem ci tak. Nie od tych przyjaciół, których masz w tej chwili, nie od osób, nie od tych osób, na które liczysz, bądź po których spodziewałbyś się pieniędzy czy innej formy pomocy. Nie. Tu przychodzi pomoc ze źródła niespodziewanego, czyli z miejsca, bądź od osoby, z którego się zupełnie, ale to zupełnie nie spodziewasz. I to może być jakąś niespodzianką w tym roku. I dom 12, czyli dom karmy, jednocześnie twoje lęki i obawy. Intuicja, nieświadomy umysł, sekrety, instytucje, szpitale, karma. Król mieczy, to i owszem, pokazuje się możliwość chirurgii. I przy bliżej końcówki roku tu mamy też taką decyzję o rozstaniu. Mamy parę rozwodników, bądź w ogóle osób, które się rozstają. Także u roku widzę taką opcję. Bliżej końca roku, bliżej grudnia jest jakieś rozstanie możliwe. Jest to na horyzoncie, tam gdzie się źle dzieje oczywiście. I to już od dłuższego czasu widać. Boicie się tego, bo w lękach i obawach macie właśnie albo podjęcie nowej nauki i zmianę zawodu, albo boicie się rozstania z partnerem i wprowadzenia tego na jakąś drogę sądową, bądź no, w jakiś taki bardziej specjalistyczny sposób rozwiązania tego problemu. Mamy tutaj pokazaną taką energię, która mówi o tym, że trzeba się na faktach opierać i na rozsądku. Dużo kart takich sądowych mi się pokazuje, więc część raków tu może z sądu praktycznie nie wychodzić w tym roku. No i sporo sekretów też tu jest na niwie sądowej wyjawionej. To, co jest wymiatane spod dywanu, nie? Możliwy zabieg chirurgiczny, nie wiem, czy mówiłam, bo tutaj mamy szpital, mamy lekarza, który dokonuje tym mieczem, a właściwie skalpelem cięcia. Więc w drugiej połowie roku najprawdopodobniej są największe szanse na przeprowadzenie jakiegoś zabiegu bądź operacji. Tu zdrowie wcześniej wyglądało dobrze, także jest możliwość całkowitego wyleczenia, bądź przynajmniej takiej poprawy, która będzie was satysfakcjonowała. Co jeszcze tutaj jest? Najbardziej chyba obawiacie się właśnie tych cięć, takich radykalnych cięć, że coś się skończy i że wy tego nie jesteście już w stanie podtrzymać. To wzbudza was wielki lęk, ale wy też rozumiecie, mam wrażenie, karmicznie gdzieś tak
to jest tutaj, zresztą karta karmy tutaj się pokazuje na rok 2021. Karma wymaga od Was dwóch rzeczy, albo lepszego wykształcenia, podnoszenia kwalifikacji, albo tutaj rozwiązania problemów poprzez prawo i sąd, albo macie tutaj, widać, partnerstwo, rozstanie małżonków, rozwód jest pokazany, rozwód, rozstanie. Najlepsze miesiące. Kwiecień dobry na współpracę zawodową. Maj wygląda dość dobrze. Czerwiec bardzo dobrze. Wrzesień fajny na urlop. Można wziąć sobie urlop we wrześniu. Grudzień o tyle dobry, że po prostu ciążące problemy mogą. Te wszystkie węzły gordyjskie mogą być przecięte, jeśli zechcecie. Rada dla raczków na rok 2021. Rada dla raków. Jest taka odwrócona śmierć. Nie powstrzymuj tego, co umrzeć musi. Nie powstrzymuj transformacji. Nie powstrzymuj transformacji, czyli nie powstrzymuj śmierci tego, co umrzeć musi, a musi umrzeć wszystko, co toksyczne. Krótko i na temat. Przesłanie na rok 2021. Ogród Gai. Spełnienie pragnień, dostatek, zbieranie plonów. Ważna cyfra 18. Albo 81, albo 9. Zawsze kombinacja tychże. Dostajesz tutaj znak na ten rok, żeby przypomnieć sobie, za co podziękować. I że nadchodzi czas okazania pokory, bo to będzie rok pokory dla Ciebie. Rok pokory. Pokory, wdzięczności. Te dary Gai są darami, którymi trzeba się dzielić. Najprawdopodobniej będzie jakieś osiągnięcie sukcesu zawodowego, z którego skorzysta świat. Zwłaszcza jeżeli właśnie zdecydujesz się na naukę, na uczenie się, na coś nowego, jakieś zmiany w zakresie biznesu bądź twórczości. To jest tutaj takie wskazanie, że będziesz w jakiś sposób musiał odwdzięczyć się światu. To będzie ta nauka pokory, że niczego nie dostaje się za darmo. Jak zapomnisz się odwdzięczyć światu, bo się rozleniwisz albo oczekujesz, że owoce same spadną z drzewa, no to wtedy możesz się srodze rozczarować. Ten rok będzie też wymagał takiej pielęgnacji, podlewania i użyźniania gleby, to znaczy też czegoś, co się może dopiero zacząć, tak? Wprawdzie ja tu nie widzę, żeby się miały zaczynać jakieś na przykład miłości wielkie, ale gdyby się zdarzyło, to tu jest powiedziane pielęgnuj. Pielęgnuj. Tu jest też powiedziane nie pytaj o to, co będziesz z tego miał. Cokolwiek robisz, nie pytaj. Pokora właśnie na tym polega, że raczej w drugą stronę zadajesz pytanie, co sama mogę ofiarować. Tu chodzi też o to, żeby za długo nie zwlekać z jakąś decyzją, bo okno jakiejś szansy aktualnej może się zamknąć, czy drzwi. Drzwi się otwierają, drzwi się zamykają, zwłaszcza w partnerstwie, nie? I w biznesie też zresztą. Choć bardziej to widziałam w partnerstwie, to zamykanie, otwieranie drzwi. I nie tylko. W związku z czym należy szybciutko korzystać z okazji, za długo nie zwlekać, nie zastanawiać się, bo tu można szansę przegapić. Ale i tak tu masz powiedziane, że nawet jak tę szansę przegapisz, to będziesz mieć na tyle szczęścia, że ujrzysz szansę kolejną. O ile będziesz chętny tutaj do pomocy w tym ogrodzie. A w ogrodzie to wiadomo, że tutaj trzeba współpracować. Czyli mamy takiego tutaj ogrodnika, który
W momencie uzyskania jakiegoś szczęścia i radości nie może zapomnieć podziękować, tak? Bo jak tutaj nie ma się tej pokory, nie potrafi się dziękować, nie jest się osobą wdzięczną, to niestety takie jest prawo natury. Zostaje ci to odebrane. Ten król mieczy wtedy to odcina. Masz tu powiedziane jeszcze, że żeby spełnić swoje marzenia w tym roku, w zasadzie masz wszystko, czego ci potrzeba, tylko że ty nie wiesz tego, nie masz tej świadomości. W tym ogrodzie niczego nie brakuje. To znaczy, że tak, masz odpowiednie talenty. Ilość pieniędzy też jest wystarczająca, nawet jak ci się wydaje, że masz bardzo mało. To, tak czy siak, po prostu musisz zauważyć to błogosławieństwo, że ty to posiadasz. Posiadasz na tyle dóbr w takiej ilości, która jest wystarczająca, żeby w tym roku ten sukces odnieść. Pomimo nawet tych takich niesprzyjających okoliczności na zewnątrz, tak? Jest to możliwe. Natomiast trzeba tu pamiętać o pokorze, o podziękowaniu i takim... I takiej naprawdę wdzięczności za wszystko, co otrzymaliśmy od życia. Za te dobre i złe rzeczy również. I z takim przesłaniem Was, kochane raczki, zostawiam. Pod refleksję życzę Wam szczęśliwego nowego roku 2021. Niech ten ogród Gai zapełnia się owocami wszystkiego dobrego.